każdemu damy radę. Radę damy każdemu. Dziś naprawdę będziemy radzić każdemu. Z naszymi gośćmi, którymi są Aleksandra Zawadzka i Katarzyna Cieślik, przywitałyśmy się pytaniem właściwie. No to co, porządki świąteczne zrobione? Ja przyznałam się, że nie. A wy, dziewczyny? Nie zrobione, dlatego że nie musimy. No i, ale jak? Ola, bardzo cię przepraszam. Jak? Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Ja przyznam się, że ja nie mam problemu z porządkami, dlatego że moje mieszkanie, mogę powiedzieć tak prosto, nie jest zawalone. Mamy w mieszkaniu mało rzeczy i dzięki temu jest bardzo nam łatwo utrzymać porządek. Tych rzeczy bardzo często się potrafimy pozbywać. Może dzisiaj porozmawiamy o tym, jak pożegnać i pocałować do widzenia torebkę. No i przez to ten porządek jest naprawdę dużo łatwiej utrzymać i nie mamy szaleństwa świątecznego, porządkowego przed świętami Bożego Narodzenia. Prywatnie Ola i Kasia to mama i córka. Kasiu, powiedz mi, bo to często bywa tak, że młodzi buntują się przeciwko temu, co wpajają im rodzice. W związku z tym, gdybyśmy mieli zastosować tę teorię, to ty powinnaś być bałaganiarą i osobą gromadzącą rzeczy. Chomikiem tak zwanym. Myślę, że właśnie paradoksalnie to się troszkę odwróciło. Myślę, że w naszych czasach obecnie młodzi buntują się jeszcze bardziej. Czyli masz jeszcze mniej rzeczy niż mama. Tak, dokładnie. Tak, to jest dokładnie, prawda. Dokładnie. I jednak doceniamy bardziej wrażenia, przeżycia, historię, myślę, niż rzeczy. Ten kult rzeczy trochę zanika. Miło to słyszeć. Oczywiście też to jest teoria, ale ona się często sprawdza, że gromadzenie rzeczy najczęściej przytrafia się ludziom, którzy przeżyli ciężkie czasy, którzy pamiętają to, jak nic nie było, jak nie było dostępu, jak trzeba było załatwiać i zdobywać pewne dobra. Nie jedna z moich znajomych osób opowiada jeszcze o tych zwiniętych dywanach, które gdzieś tam na meblościankach kurzem obrosły, nigdy nie używane, bo kupione były okazyjnie na wszelki wypadek. Czy da się zmienić nastawienie do życia tak, żeby właśnie nie gromadzić, żeby kupować mniej? Co jest w tym najważniejsze? Może powiem, jak my przeszłyśmy taką metamorfozę, chcę powiedzieć... Czyli to też nie było tak, że od zawsze tak miałaś. To nie było takie proste. Mhm. Chyba duży wpływ na mnie jednak miały moje dzieci, moje córki, takie lekko ekoterrorystki. Przez to, że też nie mieszkamy na dużej powierzchni, mieszkamy w bloku, ta ilość rzeczy jednak narastała. Kiedy dzieci rosną, trzeba tych rzeczy co chwilę kupować więcej. W pewnym momencie nie mieliśmy się jak pomieścić i przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli chcemy cokolwiek kupić, to musimy się zastanowić, które rzeczy powinny z szafy wyjść i którymi rzeczami się podzielimy. Powolutku się to udało zrobić. Kiedy moje córki powiedziały na przykład, że coś potrzebują, ja mówię, no dobra, świetnie, potrzebujesz spodni, ale powiedz, których nie chcesz, których już nie potrzebujesz. A jeśli jest nadmiar, to właściwie trzy pary się powinno wyrzucić, żeby zmniejszać liczbę. Dwie nie brzmią tak drastycznie, mówiłam dwie, ale zawsze robiliśmy jednak przegląd szafy, jeżeli wiedziałyśmy, że mamy iść na zakupy. Ale robiłyście to metodą Marie Kondo właśnie, czyli tak, ze wszystkich szaf, ze wszystkich półek i szuflad, jeden wielki stos na środku pokoju, a potem każdą rzecz bierzemy do ręki, przytulamy, wąchamy sprawdzamy, jakie emocje w nas budzi. Na pewno rzeczy też niektóre budzą emocje. To są jakieś ubrania, do których mamy sentyment, jedyne, niepowtarzalne. Jeżeli z nimi było nam się trudno rozstać, to one na przykład lądowały do walizki i jeżeli za pół roku zerknęłam do tej walizki, bo na przykład zmieniła się pora roku i musiałam tą walizkę wynieść do piwnicy, bo w domu nie miałam tyle miejsca i za pół roku zobaczyłam, że jednak tej rzeczy nie chcę wyciągnąć, to ona szła w świat do moich koleżanek. Nie żegnam się. Kasiu, żal ci było pozbywać się rzeczy? Myślę, że czasami tak, bo jednak przywiązujemy się do tych rzeczy i zawsze wszystko coś się nam przyda, coś tak zwane przyda modne, się, prawda? Dokładnie. Ale jeśli podzielimy się na takie trzy kubki i zastanowimy się, czy nosiłam tą rzecz przez ostatni rok. Rok to jest bardzo dużo czasu i te wszystkie eleganckie, niesamowite okazje na pewno się przez rok wydarzą. Więc jeśli nie nosiłyśmy tego przez rok, to raczej tego w następnym roku też nie założymy. A żeby coś leżało przez dwa lata w szafie, no nie mamy na to miejsca, nie mamy też potrzeby po prostu tego przechowywać i komuś się to może po prostu przydać. Druga kubka? Druga kubka to są rzeczy, które nosiłyśmy, a trzecia to jest po prostu rzeczy sentymentalne. Może
na przykład nie nosiłyśmy tego, ale to jest, nie wiem, sukienka z mojej studniówki, tak, której może nigdy nie założę, ale jednak ją przechowam. Więc są takie rzeczy, które może się nie przydadzą, ale mają wartość. Czy ułatwia sprawę pozbywania się rzeczy fakt, że one nie lądują, bo wy nigdy nie powiedziałyście, że wyrzucacie rzeczy? Nie wyrzucamy. No więc właśnie, czy ułatwia sprawę to, że one trafiają do kogoś, że to, co może jeszcze... Tak. No bo ja nie mówię oczywiście o podartej koszuli, no bo to z tego można co najwyżej ściereczki flanelowe do szyby i zrobić. Tak właśnie robimy. No, ale albo podarte rajstopy świetnie robią, upchane w taki tunel jako taki ocieplacz. Nie, ocieplacz do okna. Jak okno troszeczkę jest przewiewa, jest nieszczelne. Takie masz sposoby. To można bardzo dobrze stare rajstopy takie upchane, bardzo dobrze izolują. One wędrują gdzieś w świat, prawda? One żyją dalej. Żyją dalej. To jest, mamy wiele przyjaciół, przyjaciółek. Ja dostaję dużo rzeczy. Pozdrawiam Magdę bardzo serdecznie. Dostajemy dużo ubrań. Przez to, że mamy takie grono znajomych, którzy również wypuszczają rzeczy w świat, ale same również wypuszczamy. Nie wiem, czy mogę powiedzieć głośno, ale jest naprawdę bardzo społeczna akcja na Facebooku. Uwaga, śmieciarka jedzie. Ja kocham te wszystkie śmieciarki w Katowicach, na Śląsku, w innych miastach. Jeżeli robimy taką rewolucję w szafie, no to często wypuszczamy na śmieciarce, że na przykład mamy do oddania trochę rzeczy, robimy zdjęcia, pokazujemy jaka rozmiarówka jest tego, ale też zapraszam koleżanki, żeby przyszły, przeglądnęły, nie widziałyśmy się dawno, jest okazja, żeby się spotkać, posiedzieć przy kawie. Wiele dziewczyn skorzystało z takiej wymiany. Czyli łączenie przyjemnego z pożytecznym. Dokładnie, ale nie chodzi tylko o ubrania, ale chodzi również o przedmioty. I o przedmiotach znowu będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy o 10.40. Teraz nasi goście, Aleksandra Zawadzka i Katarzyna Cieślik, do Państwa dyspozycji telefonicznej 32 205 10 22. Oczywiście można się radzić, ale można też podzielić się z nami swoimi sposobami. Tak, jesteśmy bardzo ciekawi, jak sobie radzicie z przedmiotami. Na wyrzucanie i na wietrzenie, to dosłowne wietrzenie przedświąteczne. 32 205 10 22. Czekamy na Państwa telefony. Każdemu damy radę. 32 205 10 22.